Witajcie dziewczynki w drugiej części mojego makijażu. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak doszłam, że tak powiem, do tego etapu z moją twarzą i oczami, to zapraszam do części pierwszej. A teraz będziemy dalej walczyć. Musiałam trochę podładować aparat, trochę wyjadła moja siostra z lodówki, więc jestem pełna energii. Na czym my skończyłyśmy? Aha, już wiem. Teraz bierzemy pędzelek, tylko nie mogę go znaleźć. O, już mam. MAC 217. Bierzemy kolor Wedge z Maka i będziemy pracować nad załamaniem powieki. I żeby te wszystkie kolory tak ładnie nam się połączyły. Wszystko tu musi być elegancko, żeby nie było takich ostrych granic, bo to nieładnie wygląda. Tylko słuchajcie, wycieram trochę. Z tego względu, że nie chcę, żeby mi się drugie oko popaprało. Jedziemy teraz, robimy drugie oczko. Jak widzicie, ten granatowy nie jest aż taki bardzo, bardzo intensywny, jakby się mogło wydawać. Więc dobrze to wygląda nawet na dzień. Teraz bierzemy kolor Cork. Również z MAC. Na pewno te wszystkie kolory znacie, bo to są naprawdę podstawowe matowe cienie. I teraz jeszcze troszkę tutaj, że tak powiem, pracujemy nad załamaniem, żeby tu po prostu było troszkę wszystko ciemniejsze. Ale to naprawdę leciutko. I szczepujemy nadmiar, żeby nie było to za ciemne. Powiem Wam, że ja jestem zachwycona, co prawda mam tylko 3 cienie z MAC, ale jestem naprawdę zachwycona tymi cieniami. Są świetne, moim zdaniem oczywiście. Ok, bierzemy obojętnie jaki płaski pędzelek i ja akurat wezmę sobie Inglota 9S i takim jasnym matowym cieniem z Inglota 351 będziemy podkreślać nasz łuk brwiowy. Możecie wziąć cień jakiś błyszczący, ja akurat wolę w tym wypadku cień matowy. Lekko tego tutaj sobie podkreślimy. Drugie oczko. I tym samym pędzelkiem nabierzemy kolory z Inglota. Ujejku, ale się kanapeczka zrobiła. 463, tak oto wygląda. I popracujemy sobie troszkę tutaj nad kącikiem, żeby to było tak jasno, a nie żeby nie było tak ciemno. O, tak właśnie chciałam, żeby to wyglądało. O, ok. I jeszcze sobie dołożę tutaj troszkę tego rudego, którego używałyśmy na początku, żeby to po prostu było super, super widoczne i intensywne. Ok, dostałam w mojej paczuszce, która przyszła z Anglii, taki świetny pyłek. Jest to pyłek z Rimmela Color Loose i to jest kolor 003 Pearl. I bierzemy sobie ten oto pyłeczek, tym samym przez cały czas tym samym pędzelkiem. I teraz dajemy sobie po prostu w kącik tutaj. I to bardzo ładnie rozświetla oko, fajnie wygląda. Naprawdę fajna sprawa. Taki pyłek w Polsce, on niestety nie jest dostępny, no ale to jest dostępny w Polsce, tak? Teraz bierzemy sobie kredeczkę brązową z firmy Alverde. Ona nie jest dostępna w Polsce. Jest to kredeczka z drogerii DM i tam ona też jest dostępna. Robimy sobie cieniutką linię pod linią rzęs na dole. Naprawdę cieniutka, tylko żeby te rzęsy były podkreślone. Jak wiecie, moja ukochana kredeczka z Manhattanu mi się skończyła. Dlatego teraz używam też tej i też uważam, że jest ok. Bierzemy teraz zwykły pędzelek. Ja akurat wezmę aplikatorek z Sephory. To jest ogólnie do cieni w musie, no ale to już jest nieważne. Bierzemy patinę i teraz po prostu troszkę tą kreseczkę rozetrzemy.
czego nam to się wszystko ładnie połączyło. Możecie to robić pędzelkiem, ale ja zapomniałam zabrać z Poznania takiego pędzelka, że tak powiem, specjalnego, więc robię tym, ale to nie ma szczególnej różnicy. Jeżeli chodzi o cienie, to jesteśmy już done. Teraz weźmiemy tą samą kredeczkę brązową i leciutko podkreślimy sobie górną linię rzęs. Naprawdę leciutko, to nie chodzi o to, żeby te krechy były jakieś takie, wiecie, super grube. Ja takich kresek, że tak powiem, nie lubię. Okay. Tuszujemy rzęsy. Ja użyję dzisiaj wyjątkowo tuszu z MAC. Hot and Naughty Lash. Jest to tuż moja siostry, właśnie go znalazłam i chcę zobaczyć, jak się będzie sprawował. Mam nadzieję, że sobie ała nim nie zrobię. Nie wiem, czy wy stosujecie zalotkę, ja nie stosuję, bo jeżeli ja podkręcę rzęsy zalotką, to one są aż wywinięte, tak wiecie. No, dziwnie to wygląda, bo ja mam ogólnie swoje rzęsy podkręcone, więc naprawdę tego nie potrzebuję. A jeżeli chodzi o ten tusz z MAC, to on ma dwie szczoteczki. Ta pierwsza jest to efekt, wiecie, taki grzeczny, a druga strefa, no to jak sama mówi Naughty, no to niegrzeczny. Najpierw teraz stosuję tę grzeczną stronę. Powiem wam, że ten tusz fajnie daje efekt, czy tak mi się wydaje, że daje fajny efekt? U mojej siostry daje fajny efekt, ale jak teraz widzę, to ta szczoteczka jest strasznie niewygodna, bo ona jest taka cieniutka i jest się dosyć mocno gnie. Ja po prostu mam wrażenie, że nie wiem, no... Złamie się mi na rzęsach. Lekko podkreślamy również dolne rzęsy. I przechodzimy teraz do tej części Naughty. Zobaczymy, jak się będzie sprawować. W ogóle fajny patent, nie uważacie? Tylko tutaj widzę, że trochę dużo tuszu na tej się odsadza, no ale zobaczymy. Zobaczymy, czy moje rzęsy będą Naughty. No, powiem wam, że spoko. Tylko trochę skleja, ale pewnie dlatego, że jest świeża. Ale ogólnie? No nie wiem, wydaje mi się, że daje efekt ok. Sorry, że ja teraz nic nie gadam, ale to dla mnie jest strasznie ciężka czynność i wiecie, muszę się skupić. Spoko. Jeżeli chodzi o oczy, jesteśmy zrobione. Teraz oczywiście będzie róż, znaczy róż, bronzer w kolorze 02 Copper z Sephory. Już go prawie tutaj nie ma, ja po prostu z tych takich opiłków malutkich coś tutaj zawsze próbuję wgrzewać. Wiecie, nie chcę się z nim rozstać. Strzepujemy nadmiar i trochę go tak, że tak powiem, zwężamy. Robimy fishy face i jazda. Zawsze podkreślam sobie szyję, żeby kolor był ładnie taki, wiecie, połączony. Teraz robimy drugą stronę. Ok. Teraz bierzemy taki fajny sprzęcior z MAC. Jest to, a ja zaraz to spędzę. Jest to Mineralized Blush w kolorze Happy Together. Tak wygląda. Bierzemy sobie tą część jak gdyby matową na pędzelek MAC 166 bodajże, nie wiem, się starło. I robimy sobie policzki, ale tylko oczywiście trochę, żeby nie było za dużo tego wszystkiego. Biorę sobie papierek i wycieram ten pędzelek. I teraz bierzemy tą jaśniejszą część, ona jest taka ładnie błyszcząca i dajemy ją tutaj. Naprawdę bardzo ładnie wygląda, tak mi się ten efekt podoba, jest tak gdyby taka, nie wiem, no tafla wody. No nie, bardzo ładnie. I jeszcze usta. Wiem, że wy byście chciały jakąś pomadkę w kolorze nude, ale ja takiej nie lubię, więc użyję sobie tylko
papajowego masełka z The Body Shop na usta, żeby były dobrze nawilżone. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało, się starałam. Wiadomo, nie mam takich umiejętności póki co jak Wy, ale ja dopiero naprawdę zaczęłam używać cieni z półtora miesiąca temu, dlatego dla mnie naprawdę zrobienie makijażu jakiegokolwiek jest wyczynem. Jeżeli Wam się podobało, to kciuki w górę. Będzie to znaczyło, że Wam się podobało oraz że chcecie, żebym zrobiła dla Was jeszcze jakieś filmiki makijażu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. O, tak lepiej. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Buziaczki. Pa, pa.